Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem są dzisiaj Magdalena Matusiek i Bartosz Niemiec z Fundacji Nowe Kierunki. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, witamy. Fundacja stara się o utworzenie Parku Nawojowskiego. Chodzi o zadrzewiony teren przy ulicy 29 listopada. W tę akcję zaangażowało się bardzo wiele osób. Była także petycja, pod którą podpisało się ponad 1300 osób, tak? Tak, dokładnie. Niestety okazało się, że ten teren został przekazany do Krajowego Zasobu Nieruchomości i prawdopodobnie powstaną tam domy wielorodzinne. Czy to znaczy, że już nie ma szans na utworzenie właśnie w tym miejscu parku? Nie, na szczęście nie. Jest nadzieja i to całkiem spora. Zacznijmy od początku. Fundacja Nowe Kierunki rozpoczęła akcję Urządźmy Park Nawojowski w październiku ubiegłego roku. Wówczas jeszcze nie wiedzieliśmy, że w ogóle ten teren jest przeznaczony pod zabudowę budynków wielorodzinnych. Ta działka przez lata po prostu, można tak powiedzieć, od Bogiem sobie leżała. Rosły sobie tam spokojnie drzewa. Jest ich tam blisko 200. Teren idealnie się nadaje na park, ponieważ te drzewa wszystkie są w takim pięknym szpalerze, w kilku rzędach posadzone. Wystarczy tam tylko wybudować alejki, wyciąć samosiejki i można powiedzieć, że jest gotowy park. Zaczęliśmy wówczas zbiórkę tych podpisów. Na początku to tak pomalutku się wszystko rozkręcało. Głównie mieszkańcy podpisywali się pod tą petycją. To była petycja internetowa. Niestety później dowiedzieliśmy się, że właśnie ta działka trafiła do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jest to spółka Skarbu Państwa, która odpowiada za budowę mieszkań w ramach rządowego programu. Razem z mieszkańcami postanowiliśmy jednak, że będziemy dalej walczyć o ten teren, bo to jedyny teren zielony na tym osiedlu, który jest bardzo potrzebny mieszkańcom. Mamy tutaj zarówno członka fundacji, także mieszkańca tego terenu. Ten teren już teraz chyba tak naturalnie służy mieszkańcom za miejsce takie do spacerów, do wyprowadzania psów, do zabaw dzieci. Jak to wygląda? Tak. Właśnie w tym miejscu bardzo dużo osób spaceruje z psami, z dziećmi. Można spokojnie przejechać tam nawet wózkiem, bo są tak udeptane te alejki. Jest tam mnóstwo drzew, mnóstwo ptaków. Jak się tam wchodzi, to jakby w prawdziwym lesie, bo tam nie słychać po prostu nawet samochodów na ulicy. Bardzo ludzie proszą o to, żeby to tam zostawić i o to walczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. W tym miejscu powstało takie nowe osiedle, co rusz powstają nowe budynki. Państwo nie macie innego miejsca do tego, żeby spędzać wolny czas, żeby wychodzić na spacer. To jest jedyne takie miejsce, gdzie można właśnie wychodzić sobie. Niestety tak. To jest bardzo duże osiedle. Jeszcze przez jakiś czas coś tam można było gdzieś przejść. Niestety od jakiegoś czasu krótkiego jesteśmy zabudowani. W tym momencie już archiwum państwowe jest w trakcie podpisania, więc tam już będą budować, tam wycięli mnóstwo drzew. Są też prywatni deweloperzy, którzy już tam wybudowali na kolejne swoje bloki i następne chcą już budować, więc też już jest kolejna wycinka drzew przygotowana. W międzyczasie też firma Newag bardzo tam strasznie się posuwa w naszą stronę, więc do 29 listopada już jest całe zabudowane jego firmą. Więc na dzień dzisiejszy nie ma gdzie spacerować. Jedynie ulicami, albo główną ulicą Nowojorska, albo główną ulicą 29 listopada. Nie ma. Albo to jest potężne osiedle. My rozumiemy, że te bloki są potrzebne, ale może nie akurat nie w tym już miejscu. Państwo jako fundacja napisaliście petycję do Rady Miasta i odbyło się takie spotkanie. Ja czy tylko coś optymistycznego z tego wyniknęło? Do tego, co powiedziała koleżanka, że właściwie na tym osiedlu bloków zarządzanych przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego mieszka już ponad 3000 osób. Budowane są na prywatnych działkach kolejne bloki, więc tych mieszkańców znowu przybędzie. Plan Krajowego Zasobu Nieruchomości zakłada, że na tej działce Skarbu Państwa miało powstać 180 mieszkań. My sobie to tak pomnożyliśmy statystycznie przez 4, prawda? Bo mniej więcej tak wygląda to w naszym kraju, że statystyczna rodzina składa się z 4 osób, więc przybędzie nam kolejnych ponad 500 osób. W każdym mieszkaniu teraz właściwie są po 2 samochody, więc dojdzie nam blisko 360 samochodów, tak liczyliśmy, więc uznaliśmy, że na tak małym terenie
żeby skupić tak dużą liczbę osób, no jednak nie powinno mieć miejsca, więc dlatego walczymy no właśnie o ten teren. Na początku lutego zorganizowaliśmy taką akcję społeczną. No ze względu na epidemię przyszła tylko część mieszkańców, to było kilkadziesiąt osób. Rozwiesiliśmy plakaty na tych drzewach. Dzieci powiesiły swoje rysunki o tym, jak powinien wyglądać ich wymarzony park. Kilka osób przyniosło także takie małe karmniki. W ogóle mieszkańcy tego osiedla dbają o to miejsce. To też nie jest tak, że to sobie siedzi, mieszkańcy nie interesują się tym w ogóle, tylko właśnie tam przynosili karmniki, dożywiali ptaki, prawda, no są tam bażanty, nawet ostatnio widziałem, że właśnie po tym lesie chodzą na sobie bażanty. Owszem, jest dużo śmieci, no nie każdy szanuje zieleń, no i niestety zostawia różnego rodzaju odpadki. My walczymy. Po tej naszej takiej akcji społecznej w lutym bardzo dużo właśnie znalazło się podpisów. To są nie tylko mieszkańcy tego osiedla, ale to są mieszkańcy Nowego Sącza, bo ten park ma służyć wszystkim. Nie tylko nam na osiedlu Nawojowska, ale wszystkim mieszkańcom Nowego Sącza. Petycja trafiła do Rady Miasta. Tak? Złożyliśmy tą petycję do Rady Miasta zaraz po tej akcji społecznej. I zgłosił się do nas także z własnej inicjatywy radny Krzysztof Guc. Pan Krzysztof Guc zorganizował spotkanie z wiceprezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości w Nowym Sączu. On przyjechał specjalnie tutaj na tę działkę, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. To było pod koniec lutego. Czekaliśmy po prostu też na odpowiedź z ratusza, prawda? Czy nasza ta petycja w ogóle zostanie uwzględniona. Poprosiliśmy w tej petycji, aby władze miasta jeszcze raz przeanalizowały swoją decyzję w sprawie tej działki, czy aby na pewno ten teren jest odpowiedni i czy można ewentualnie go zamienić. Podczas wizyty pana Michała Sroki, wiceprezesa KZN-u, zapytaliśmy o to samo. Czy w przypadku, jeżeli miasto dałoby inny teren spółce Skarbu Państwa pod budowę bloków, czy jest w stanie po prostu się zamienić, zostawić tą działkę dla mieszkańców i wybudować bloki gdzie indziej. Sam stwierdził, że ten teren idealnie nadaje się na park. Tak. I on wówczas powiedział, to była taka deklaracja oczywiście słowna, ale powiedział, że tak, że jest gotów, że jeżeli otrzyma inną działkę, w takim razie on no jest gotowy się zamienić. To jest taka działka, jest zielone światło ze strony władz miasta, aby jednak wskazać tą inną lokalizację? To znaczy rozpoczęły się poszukiwania. Poprosiliśmy także pana Krzysztofa Guca, aby w naszym imieniu, w imieniu fundacji, w imieniu mieszkańców zapytał prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Hanzla, o to, czy w ogóle wyrazi zgodę na ewentualną zamianę. Wiemy, że pan Krzysztof Guc jest już po rozmowie z panem prezydentem i ta wola jest ze strony właśnie ratusza. Wola więc... jest, a miejsce? My jako mieszkańcy, jako fundacja też rozpoczęliśmy pewne poszukiwania. Mamy kilka pomysłów, gdzie moglibyśmy, która działka właśnie mogłaby być odpowiednia pod budowę tych bloków. Na razie nie chcielibyśmy jeszcze o tym mówić. Ponieważ no, musimy sprawdzić wszystko, prawda? Bo to musi być działka mniej więcej o tej samej powierzchni, albo większa. Musi mieć dostęp do drogi publicznej, musi być dostęp, prawda, czyli jest dużo obostrzeń, dokładnie. Tak. A jakieś terminy, jeżeli chodzi o terminy, kiedy ta sprawa powinna być załatwiona? Bo ja rozumiem, że no, mieszkańcy i Nowego Sącza nie tylko też czekają na to, żeby te mieszkania powstały nowe. Tak. Trzeba to jasno powiedzieć, że nie jesteśmy przeciwni właśnie budowie nowych bloków. Wręcz przeciwnie, jesteśmy świadomi, że te bloki muszą powstać. Tak. I jesteśmy za, ale uważamy, że po prostu jesteśmy na takim etapie rozwoju w tym momencie miasta, że powinniśmy mądrze gospodarować tymi terenami, które my mamy. Nie powinniśmy... Czyli na dzień dzisiejszy czekacie Państwo na odpowiedź z ratusza i ewentualnie wskazanie innej działki, która mogłaby posłużyć pod budownictwo właśnie mieszkaniowe, tak? Po naszej stronie jest także Rada Miasta, ponieważ podczas posiedzenia Komisji Skarg, Petycji i Wniosków radni zgodzili się również, że to nasze rozwiązanie jest najlepszym wyjściem w tej chwili z sytuacji, żeby właśnie znaleźć inną działkę pod budowę bloków, a żeby zostawić właśnie to miejsce na urządzenie parku.
wtedy wszyscy będziemy po prostu zwycięzcami, prawda? Mieszkańcy osiedla Nowojewska zyskają park i wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza. Tych parków mamy mało przecież w naszym mieście. Natomiast powstaną także bloki, prawda? A jeżeli się nie uda? Mamy czy jest nadzieję, jakieś że inne się uda. Miejsce w mieście, gdzie taki park mógłby powstać? Wstępnie wytypowaliśmy 3 lokalizacje. Mam nadzieję, że w maju czekamy także na odpowiedź ze strony miasta, prawda? Ponieważ to może być także działka miejska. To niekoniecznie musi być działka Skarbu Państwa. Być może miasto też ma w swoich zasobach pewien teren, który mógłby przeznaczyć. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy doszłoby do tej zamiany, no to działka przy ulicy 29 listopada wróci jak gdyby do własności miasta, prawda? To będzie działka już miejska. Na co też liczymy, ponieważ wtedy otworzy nam się takie okienko na to, aby faktycznie na przykład z budżetu obywatelskiego starać się o pieniądze na zagospodarowanie tego terenu. Państwo macie jakąś wizję, jak ten teren powinien wyglądać, co tam powinno być? Tak, mamy wizję. Możemy coś zdradzić? Na pewno zrobić alejki bezpieczne dla dzieci z możliwością przejścia między drzewami. Na pewno śmietniki, na pewno jakieś kosze dla piesków, bo to też jest u nas na osiedlu bardzo potrzebne, bo tego brakuje niestety. Myślę, że na pewno zrobimy jakieś karmniki, wytniemy to, co nie jest potrzebne, nie niszcząc drzewa, samosiejki, te rzeczy. No i myślę, że tyle tam potrzeba, naprawdę tam wiele nie potrzeba, bo każdy, kto by tam mógł przyjść i zobaczyć, to każdy będzie wiedział, o co my walczymy, bo tego tak się nie da opisać. To jest po prostu, leży z daleka, to wygląda na kupę wielką drzew, jakiś tam może las, ale jak się tam wejdzie do środka, to idzie się zakochać. Są piękne alejki, myślę, że tylko chodzi o zabezpieczenie też terenu, bo tam są stare budynki i bunkry niezabezpieczone, które też mieszkańcy tutaj Nowego Sącza długo walczyły do pana prezydenta, żeby to usunąć. Do tej pory to nie zostało usunięte przez tyle lat. No my postaramy się, żeby to wszystko było po prostu zabezpieczone. Bo to był dawny poligon. Tak, strzelnica. Dawny poligon, to wszystko to tam leży. Tak, w tym właśnie miejscu, gdzie rosną te drzewa, tak, bodajże magazyny i była jakaś droga, prawda? Pozostałości jeszcze są. No chcielibyśmy, żeby w pierwszej kolejności to usunąć, prawda? Tak, tak. Żeby było tam bezpiecznie. Na pewno mogłoby powstać jeszcze jakieś, nie wiem, miejsce grillowe, może mała jakaś scena. Ale ja myślę, że takim pozytywnym aspektem jest sprawy jest to, że tyle osób, mieszkańców się w to zaangażowało, więc pewnie będzie tak samo mnóstwo pomysłów, co tam może jeszcze ewentualnie być. Dokładnie, no 1300 podpisów ponad. No to jest duża grupa osób, więc myślę, że nawet jeżeli moglibyśmy złożyć, na tą chwilę nie jesteśmy w stanie, ponieważ to nie jest teren miasta, ale jeżeli będziemy mogli już złożyć wniosek do budżetu na przykład obywatelskiego miasta na przygotowanie właśnie jakiejś atrakcji, to myślę, że spokojnie ten projekt przejdzie, ponieważ popierają nas nie tylko mieszkańcy tego osiedla, popiera nas także Liga Ochrony Przyrody. Był jeden z przedstawicieli Ligi Ochrony Przyrody właśnie w tym miejscu i wprost powiedział, to są wasze zielone płuca dla tego osiedla. To jest miejsce ostoja dla ptaków, dla zwierząt. To jest miejsce, które oddziela nas od ulicy Nawojowskiej. Dzięki temu jest nieco ciszej po prostu właśnie na tym naszym osiedlu. Dlatego no, powinniśmy o to właśnie zadbać, o te zielone płuca miasta. Wielka szkoła numer 15, bo to jest dosłownie obok, więc myślę, że przedszkolaki zyskają naszej szkoły, żeby można było tam spacerować. Tak samo nowe przedszkole otworzyło się naprzeciwko, więc też są zaangażowani w tą akcję i popierają, bo też myślą, idą do przodu, że tych dzieci będzie więcej, więc będą mogli tam spacerować. Wiemy też, że od strony Kusocińskiego buduje się kolejne przedszkole, nie mówiąc już o żłobku, który mieści 120 dzieciaczków, więc mówię, no każdy by mógł tam skorzystać. Niech to już, te nasze osiedle już niech już się jednak tak zamknie, niech już wybudują wszystko, wyremontują nam pięknie drogę i niech już ten park nam zamknie już takie nasze tak, osiedle. Dopełni po prostu. Dopełni to wszystko osiedle. I będziemy tak szczęśliwi. Trzymamy kciuki za dobre informacje w tej sprawie, tak naprawdę tej zieleni w mieście nigdy dość.
czekamy, że skończy się i oczekujemy tego, że jednak ten park Nawojowski pozostanie w tym miejscu. Ja dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym programie. Państwu dziękujemy za uwagę, a moimi Państwa gościami byli dzisiaj Magdalena Matusik i Bartosz Niemiec z Fundacji Nowe Kierunki. Dziękujemy.